Katarzyna Kaszluga, witam Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś, kilka dni przed drugą turą wyborów samorządowych w programie Ostatnia Prosta, tak naprawdę już naprawdę Ostatnia Prosta, spotykamy się z kandydatką trzeciej drogi na fotel wójta gminy Samborzec, panią Ewą Drzazgą, która w drugiej turze zmierzy się ze swoim kontrkandydatem Adrianem Wołosem. W pierwszej turze obecna wicewójt Samborca otrzymała 1684 głosy. Zadowolona? Tak, jestem zadowolona. To dobry wynik. Spodziewałam się drugiej tury i muszę powiedzieć, że różnica między moim kontrkandydatem a moją osobą nie jest dość duża, bo 80 głosów to nie jest dużo. Chciałabym najpierw podziękować wszystkim tym, którzy zaufali mojej osobie, oddali ten głos. Jestem serdecznie wdzięczna i myślę, że ten głos postawiony na moją osobę dodał mi takiego, jak to mówią, powera do tej drugiej tury i myślę, że nie zawiodą mnie również wyborcy, którzy na mnie głosowali w pierwszej turze. Kampania w drugiej turze nieco różni się od tej w pierwszej. Według Pani też tak jest? I na co Pani teraz kładzie większy nacisk? Myślę, że tak. Jest to całkiem inna kampania. W pierwszej turze, do pierwszej tury, jak spacerowałam po sołectwach, rozmawiałam z mieszkańcami o ich uwagach co do pracy urzędu, o tym, co jeszcze należałoby zrobić, czy są zadowoleni z tego, co powstało w naszej gminie, czy ta nasza praca pozwoliła na poprawienie ich warunków życia w naszej gminie. Natomiast ta druga kampania to przede wszystkim zachęcenie mieszkańców, żeby poszli do głosowania, bo wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę, że pierwsza tura to były wybory i na radnych do gminy, i do Rady Powiatu, i do Sejmiku Wojewódzkiego, także no, tych wyborów było dość dużo i mieszkańcom zależało na tym, żeby wybrać poszczególnych kandydatów do tych władz, natomiast tu została właściwie jedna bardzo ważna decyzja dla każdego mieszkańca, a według mnie chyba najważniejsza dla takich małych społeczności, małych ojczyzn jak gminy, wybór tego włodarza. Ale wiemy, że druga tura to już ludzie, niektórzy są zniechęceni, już się nie chce, a już wybyliśmy zmęczeni. Zależy też, jaka będzie pogoda. Wiele jest takich czynników, które no, decydują o tym, czy mieszkańcy pójdą do głosowania, czy nie. Czyli te rozmowy takie, bo ja teraz też spaceruję po naszych wioskach, rozmawiam z mieszkańcami, ale głównie chodzę po to i proszę, aby poszli do głosowania 21 kwietnia. Pierwszym razem idąc, wiele uwag, wiele spostrzeżeń zwracali mieszkańcy uwagę, co należałoby, czym by się zająć, co takie najważniejsze, co jest potrzebne. Natomiast druga taka moja wędrówka to informacje dodatkowe. Co im się podoba, co należałoby zmienić, na co zwrócić uwagę, ale przede wszystkim zachęcenie do pójścia na wybory na drugą turę. Czy takie spotkania face to face zmieniły Pani jakieś podejście do swojego programu wyborczego? Coś zweryfikowało na przykład właśnie te potrzeby, coś dodano, coś ujęto? Właściwie to te wszystkie zamierzenia, które mamy zamiar realizować, jeśli zostanę wójtem, jeśli Państwo obdarzą mnie, nasi mieszkańcy zaufaniem, pokrywają się z tym, co zamierzaliśmy, ale tak jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że te nasze plany, zamiary na przyszłość no, weryfikują się z tym, jakie mają oczekiwania mieszkańcy. Jakie właśnie mają oczekiwania no, ci mieszkańcy? Przede wszystkim po rozmowach z mieszkańcami i po tych kolejkach, jakie miały miejsca przy oczekiwaniu na miejsce w żłobku. Mamy jeden żłobek w Samborcu i 12 osób tylko może oddać swoje pociechy do tego żłobka, a okazało się, że 12 innych mieszkańców czekało całą noc w kolejce przy żłobku, żeby zapisać dzieci do tego, żeby mogły uczęszczać. I okazało się, że nie było miejsc. Także
ten nasz plan, który podjęliśmy już pierwsze kroki, okazuje się najbardziej potrzebny, czyli potrzeba budowania żłobków. My tego żłobka drugiego nie będziemy budować, bo mamy piękne budynki w Chobrzanach, budynek po internacie, tam znajduje się przedszkole, stołówka. Więc mamy na górze pomieszczenia, które już dokumentację przygotowujemy, już o pozwolenia wystąpiliśmy. Jesteśmy w trakcie przygotowania całej dokumentacji na utworzenie właśnie tam tego żłobka. Myślimy również, jeśli taka będzie potrzeba, jeśli okaże się, że drugi żłobek jest za mały, to mamy jeszcze szkoły stowarzyszeniowe, gdzie jest mało dzieci i wtedy można by było jeszcze przy tych szkołach stowarzyszeniowych Skotniki, Śmiechowice w Złotej utworzyć również punkty takie jak żłobki. Co jeszcze będzie pani? No oprócz żłobków oczywiście dalsza kanalizacja naszej gminy. Jesteśmy w trakcie realizacji kanalizacji w Kobiernikach. Całą dokumentację już mamy wykonaną, czekamy na przetarg i będziemy mieli przez tę ostatnią kadencję skanalizowaną Złotą, Andruszkowice, Milczany i Kobierniki. Oczywiście zamierzamy dalej występować o środki z zewnątrz, bo wiadomo, że jest to chyba najdroższa inwestycja, jaka realizowana była na terenie gminy, na kanalizację w Milczanach. Po Milczanach myślimy również o Żukowie, Śmiechowicach i Wielogórze. Ale wiemy, że mieszkańcy na tak zwanych dołach również czekają na kanalizację. Myślimy, że na pewno kiedyś ta kanalizacja i takie zamiary nasze też są. Tyle, że tam potrzeba zrobić dobrą dokumentację, tam jest teren równinny i podmokłe tereny, także no, trzeba się zastanowić, w jaki sposób tam tę kanalizację zrobić, czy oczyszczalnię ścieków budować po tamtej stronie, czy jakoś doprowadzić te ścieki do obecnej kanalizacji, do oczyszczalni ścieków, ale wystąpiliśmy również o dofinansowanie, napisaliśmy wniosek taki na 2 miliony złotych, duży wniosek, na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Myślimy, że akurat tam, na tych dołach, do momentu, dopóki nie zrobiona będzie kanalizacja, będą mogli mieszkańcy skorzystać z tych przydomowych oczyszczalni ścieków. To jest wniosek, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na 90% dofinansowania. Natomiast uruchomiliśmy już, zatwierdziliśmy na Radzie Gminy regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem z budżetu gminy. Oczywiście to nie jest takie dofinansowanie jak z tych środków zewnętrznych, ale jeśli ktoś by chciał skorzystać na taką małą przydomową oczyszczalnię ścieków, to 7 tysięcy dofinansowujemy. W tym roku przeznaczyliśmy 70 tysięcy, także na 10 przydomowych oczyszczalni ścieków. Następne, co należy zrobić, co jest tak bardzo potrzebne, to rozbudowa oczyszczalni ścieków. Robiąc kanalizację, no te ścieki muszą gdzieś się mieścić. Tak. Mamy oczyszczalnię ścieków, ale ona nie pomieści zrzutów z całej gminy, z tych miejscowości, gdzie wykonaliśmy teraz kanalizację. W związku z tym pozyskaliśmy 7 milionów i jeszcze w tym roku zaczniemy rozbudowywać oczyszczalnie ścieków. Oczywiście infrastruktura drogowa. To drogi, ja wiem, że zrobiliśmy 50 km dróg asfaltowych, ale są jeszcze drogi, które wymagają remontu, drogi dojazdowe do posesji. Będziemy składać duży wniosek właśnie na te drogi. Są jeszcze wąwozy, które należałoby również poprawić, ewentualnie asfalt zrobić. No, przede wszystkim drogi dojazdowe do domów, do posesji, żeby ułatwić korzystanie, żeby to życie na wsi było o wiele lepsze. Przede wszystkim jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że
prężnie działają u nas te koła gospodyń, ja już wcześniej o tym mówiłam, i tych budynków, świetlic u nas wybudowaliśmy dużo w naszej kadencji. Ale jeszcze by się przydało, ale tak? Przygotowywana jest dokumentacja, już jest przygotowywana dokumentacja na budynek w Żukowie i w Waliszowicach. I zostało na pewno już tak niewiele jeszcze miejscowości, gdzie przydałyby się te budynki. I też zamierzamy przygotowywać dokumentację i przynajmniej tak po dwa budynki co roku składać na dofinansowanie. Wybudowaliśmy dużo tych budynków, właśnie niedawno będzie niedawno skończony został i w niedługim czasie będzie oddawany budynek w Ryłowicach, gdzie naprawdę był problem, bo te zebrania wiejskie odbywały się no, w prywatnych domach, a wiemy jak to jest, kiedy no, trzeba iść do kogoś do domu na zebranie. No, jest to krępujące i dla osoby, u której to się odbywa. I dla gospodarza. I dla, tak, i dla gospodarza, i dla tych, co są. No co jeszcze? Na pewno będziemy inwestować i planujemy wyposażać jednostki ochotniczych straży pożarnych. W tym roku w budżecie przeznaczyliśmy 100 tysięcy złotych. Już jest uchwałą Rady zatwierdzony w planach zakup samochodu do Bogorii Skotnickiej. Ponieważ zaistniała taka potrzeba, nie mieli samochodu, mają łódkę, mieszkają w strefie takiej zalewowej, nie mieli czym tej łódki przetransportować. W związku z tym mamy w budżecie te pieniążki na zakup takiego samochodu. Wiemy, że są jednostki, którym jest potrzebny nowy samochód, ponieważ no, żywotność tych samochodów też jest ograniczona. Jeśli to były samochody używane, kupowane, wiemy, że wszystko się niszczy, amortyzacja tych samochodów jest duża i wiemy, że potrzebny jest samochód w Zajeziorzu. Myślimy też nad kupnem i pozyskiwaniem funduszy na ten samochód. No i doposażanie tych w miarę potrzeb w różny sprzęt jednostki. To są też bardzo ważne rzeczy, bo to bezpieczeństwo naszej gminy. I wiele jeszcze innych inwestycji, innych takich zadań, które wynikają na bieżąco. Na bieżąco coś wyniknie, coś trzeba zrobić. Coś z czegoś i wtedy myślę, że to jest takie ważne. Jeśli chodzi na przykład o opiekę senioralną, no wiemy, że społeczeństwo się starzeje, że coraz więcej jest starszych ludzi, nie tylko chyba we wsi, ale również i w miastach. W związku z tym ta opieka jest bardzo potrzebna. Nawet żeby odciążyć młodszych, którzy no, sprawują pieczę nad tymi starszymi osobami, zająć się nimi, przynajmniej na ten czas, kiedy młodzi chcą iść do pracy. Myślimy o tym, żeby tworzyć te tak zwane kluby seniora, takie z pobytem dziennym. Mieliśmy składać teraz wniosek, ale okazało się, że uruchomione były środki, ale tylko na pobyt osób niepełnosprawnych, więc z niepełnosprawnością tak ciężko w danym sołectwie zebrać kilka osób, żeby one w ogóle chciały i żeby mogły w takich zajęciach uczestniczyć, ale myślimy o tym, jak tylko będą uruchomione środki, na pewno będziemy się starali uruchomić. Działa już u nas opieka wytchnieniowa prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Myślę, że jest to bardzo dobra rzecz, bo przynajmniej na te 2-3 godziny, jak pójdzie opiekun do takiej osoby, która wymaga stałej opieki, jakiegoś takiego zainteresowania, to nawet te 2 godziny czy godzina dla takiej osoby, żeby mogła wyjść z domu, odpocząć, oderwać się od tych obowiązków, to też jest bardzo ważne. Proszę powiedzieć, wrócę jeszcze na chwilę do kampanii. Jak Pani ocenia dotychczasową kampanię? Powiem, że myślałam, że będzie to czas taki bardziej spokojny, że to będzie taka kampania oparta na każdy robi swoje, każdy kontrkandydat idzie, rozmawia, przedstawia swój program, być może jakieś spotkanie, wspólne rozmowy. No nie jest to kampania taka do końca spokojna. Jest wojna, muszą być ofiary. No też tak. Oby tej wojny nie było, ale no tak to jest.
Także myślę, że troszkę myślałam, że to będzie tak przyjemniej i spokojniej, bez jakichś takich złych emocji, z takiego nastawienia niepozytywnego. Ale idziemy do przodu, trzeba walczyć o tą drugą kampanię. Nie powiedziałam jeszcze, jeśli mogę wrócić, no bardzo ważne dla nas jest również wybudowanie Domu Kultury. Ja muszę powiedzieć, że my mamy już przygotowaną pełną dokumentację na ten budynek za Urzędem Gminy, z taką salą widowiskową, no przepiękna rzecz, z tym, że taką inwestycję również możemy podjąć się wykonanie, jeśli otrzymamy takie dość duże dofinansowanie, bo to jest wydatek kilkumilionowy, ale myślę, że tej kadencji, czy to będę ja, czy inny jakiś wójt, który obejmie to stanowisko, myślę, że postawi sobie za taki punkt honoru, żeby jednak w tej naszej gminie ten Dom Kultury powstał. Z prawdziwego zdarzenia, bo ja nie mówię, że u nas się źle dzieje, bo się źle nie dzieje, jest wspaniale. Dom Kultury pracuje prężnie, odbywają się różne zajęcia. Dzieciaki i starsza młodzież i dorośli przychodzą na zajęcia. Te zajęcia co prawda odbywają się w naszej sali konferencyjnej, ale udostępniliśmy młodzieży i z tego korzysta Ośrodek Kultury, ale tak prężnie działać, prężnie robić imprezy, to naprawdę jeśli byłby ten Dom Kultury, to wydaje, że jeszcze lepiej by to działało i wspanialej. Żeby się jeszcze lepiej żyło, wszystko w programie Pani zawarła, ale co z miejscami pracy? Bo no i to wydaje się być dużym problemem w tak małych gminach. To jest ogromny problem. To jest ogromny problem. Wiemy, że z tej działalności gospodarczej na roli, na ziemi ciężko się utrzymać. Wszystko byłoby pięknie, dobrze, gdyby rolnik jak posieje, posadzi, żeby zebrał plony i sprzedał za godziwe pieniążki. Wtedy byłoby wszystko w porządku. Wtedy być może nikt nie narzekałby, że jest ciężko, ale wszyscy wiemy, jak to jest. Mróz, grad, niskie ceny i jest ciężko na ziemi. Dobrze by było jeszcze tam, gdzie jedna osoba pracuje zawodowo, idzie do pracy, to ten budżet jest jako taki, jest starcza na środki ochrony dla roślin i na życie. Także trzeba zrobić wszystko, żeby jakieś miejsca pracy powstały. No, trzeba ściągnąć jakieś przedsiębiorców, ale to jest bardzo ciężka sprawa. Mieliśmy propozycje, mieliśmy możliwość, ale wycofano się, chodziło o zakłady. Po prostu stwierdzono, że to jest za mały areał tutaj po stronie, jak się na Szewce jeździe. Stwierdzili, że nie ma takiego popytu na te maszyny, no i zrezygnowali. To chodziło o maszyny rolnicze, takie z prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, myślimy nad poprawieniem tego bardzo ważnego zadania, bo no, młodzi ludzie nie mają tu co robić, no uciekają, szukają miejsc pracy i ja się wcale nie dziwię, że tak jest. Właśnie, a propos miejsc pracy i pracy, jeżeli Pani obejmie, może rozwiejmy te wątpliwości, bo w opinii publicznej się przecież pojawiają takie głosy, że no, nowa wójt będzie zwalniać, będą roszady. Będzie czy nie będzie? Nieprawda. Czy jeszcze dotrudni? Nie. Ja muszę powiedzieć, że na temat kadry i zatrudnień nawet nie myślałam o tym. Natomiast jeśli chodzi o kadrę, która obecnie pracuje w urzędzie, ja muszę powiedzieć, że kadra jest bardzo dobra, więc ja nie wiem, takie plotki, że wymiany, że roszady w kadrze, która pracuje w urzędzie. No, ktoś, kto obejmuje posadę wójta, no dziwne by było, gdyby zwalniał pracowników i z kim zaczynał to włodarzenie. To musi być kadra sprawdzona, która już coś umie, ma doświadczenie, wie za co odpowiada za to, co robi i wydaje
wydaje mi się, że no, niemożliwe jest, żeby pozwalniać kierowników, pracowników, pozmieniać. Także tutaj dementuję plotki, absolutnie takich rzeczy nie zamierzałabym w życiu zrobić. Natomiast jeśli chodzi o obsadę stanowisk typu zastępca, sekretarz, bo to też się pojawia, zresztą złożyłam oświadczenie, że nie myślę o tym i nawet nie w głowie mi jest komukolwiek obiecywać już stanowisko czy zastępcy, czy sekretarza, bo ja jeszcze tej funkcji nie pełnię i nie mam tej funkcji, więc no jak można komuś obiecać, jak się jeszcze nie jest wójtem? Także tu absolutnie. I nawet w głowie tak nie świta. Nawet w głowie pani. Mi nie świta, naprawdę, szczerze, nawet mi w głowie nie świta, kto by to mógł być. Drodzy Państwo, to staram się wyciągnąć, ale niestety. Naprawdę. Pani Ewa jest dosyć mocnym zawodnikiem. Naprawdę, w rozmowie. Nawet nie myślę o tym, kto by to mógł być. I nawet jak sobie tak nieraz, jak się położy, tak sobie myślę, Boże, no nawet nie wiem, kogo by tu trzeba było wziąć. Tylu dobrych ludzi. Tylu jest ludzi, że. Ale nie, naprawdę. Myślę, że dopiero warto o tym myśleć, jak już się jest na tym stanowisku, zostanie taka chwila wytchnienia, przemyślenia, zastanowienia się, bo no, trzeba przyznać, że to musi być osoba, do której się ma pełne zaufanie. Bezgraniczne. Bezgraniczne zaufanie. Która wiemy, że jeśli się idzie na urlop, jeśli mnie nie ma, nie podejmie decyzji, które nie są zgodne z tym, co zaplanowaliśmy, bo naprawdę no nie wyobrażam sobie, żeby to była osoba, która po pierwsze podejmuje decyzję, nie konsultując ze mną czy z panią skarbnik i później problem. Także jest to decyzja naprawdę bardzo trudna i musi być przemyślana z zastanowieniem, w chwili spokoju, a nie wtedy, kiedy my walczymy o każdy głos w wyborach. A co z rozwojem gospodarczym? No, z rozwojem gospodarczym to myślę, że też dużo trzeba się zastanowić nad tym, jak ten rozwój gospodarczy rozwinąć na naszym terenie, bo tu są tylko tereny rolnicze, ogrodnicze, sadownicze. Nie będę poruszać jednego tematu, który mi tu leży na sercu odnośnie tej naszej jednostki wojskowej, ale to muszę, trudny temat. Trudny temat, ale jest to sposób na rozwój gospodarczy gminy, jeśli takowy by powstał, ale nie ma jeszcze decyzji, chcę uspokoić, nie ma podjętych żadnych działań, że ta jednostka na pewno już w gminie Samorzec będzie. To tylko wszystkie takie rzeczy, które krążą w internecie od człowieka do człowieka, że już mają być wysiedlenia, że już jest podjęta decyzja. Ja tylko pragnę zdementować, że to nie jest prawda. Jeśli jakiekolwiek decyzje, rozmowy miałyby być, że rzeczywiście ta jednostka będzie, to na pewno po pierwsze, że zażyczymy sobie konsultacji społecznych, żeby to mieszkańcy się wypowiedzieli. A mieszkańcy w tej kwestii są podzieleni. Są podzieleni, tak. Oczywiście ja rozumiem mieszkańców. Są za i są przeciw. Za rozwój gospodarczy. To, a co przeciw to niebezpieczeństwo. A przeciw to niebezpieczeństwo. I jedno dobre i drugie złe, ale muszę Państwu powiedzieć również, że rozumiem i jednych i drugich. Dobry byłby ten rozwój nasz gospodarczy. Sklepy, infrastruktura drogowa, różne zakłady pracy, bo i fryzjerzy, i gastronomia. No wiadomo, jeśli to miałaby być taka duża jednostka. A z drugiej strony to niebezpieczeństwo, no ale przecież wiemy, co dzieje się na świecie. Oby nie doszło do najgorszej rzeczy, jaka kiedyś była. I no, zbroić się trzeba. Wszyscy chcemy, żeby było bezpiecznie. Gdzieś te jednostki muszą powstawać. Ale zapewniam, że na razie nie ma podjętej żadnej decyzji. Żadnej decyzji. Na pewno będą konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ale jest to duży, duży plus na rozwój gospodarczy w naszej miejscowości, gminy. Tak podsumowując naszą rozmowę, plan na kolejne 5 lat, jeżeli uda się zasiąść w skrócie, w punktach, żłobki, czyli opieka
tych najmłodszych, wybudowanie domu kultury, wybudowanie, poszerzenie, rozbudowa oczyszczalni ścieków, dalsza kanalizacja gminy o następne miejscowości, zorganizowanie rozmów i planów kanalizacji na tak zwanych dołach, zastanowienie się, w jaką stronę byśmy poszli, czy budujemy tam oczyszczalnię ścieków, czy transportujemy ścieki do tej już starej, rozbudowanej, nowej oczyszczalni ścieków. Na pewno musimy zająć się wodą pitną, więc również modernizacja ujęcia wody. Też mamy już przeznaczone pieniążki, ale w dalszym ciągu modernizować to ujęcie wody. Wybudować jeszcze tam, gdzie nie ma świetlicy. Na pewno pomoc tym szkołom stowarzyszeniowym. To jest taki bardzo trudne i ważne, bo ja jestem nauczycielem, bo nauczycielem się jest całe życie. I trzeba być z krwi i kości. I jednak te małe szkoły wymagają pomocy, dofinansowania, jeszcze wsparcia, zrobienia tam coś, żeby te dzieci były, żeby chciały tam uczęszczać. Być może zorganizować jeszcze w tych najmniejszych, tam gdzie jest najmniejsza liczebność dzieci, jakieś szkoły, nie wiem, sportowe, szkoły językowe, nie wiem, coś takiego, żeby tamte dzieci nawet dowozić, żeby miały taką możliwość rozwoju. No i przede wszystkim również wzmocnić nasze bezpieczeństwo, czyli dofinansowywać ochotnicze straże pożarne. I bardzo ważna rzecz, również starać się pomóc funkcjonować i rozwijać się naszym kochanym kołom gospodyń. Jest ich dużo na terenie gminy, ale robią naprawdę wspaniałą robotę. Zajmują się i starszymi, i maluchami, różne uroczystości, imprezy. Taka integracja prawdziwa społeczna to właśnie tam występuje, gdzie jest działalność kół gospodyń. Dofinansowywać, starać się pozyskiwać dla nich środki. No i pisać wnioski na pozyskanie środków z zewnątrz, bo bez tych dodatkowych funduszy z zewnątrz to gmina naprawdę ciężko byłoby wykonać tak dużo inwestycji, które zamierzamy zrobić. A myślę, że ta współpraca z władzami na wyższym szczeblu. To właśnie miałam o to zapytać, bo pozyskiwanie funduszy właśnie współpraca z wyższym szczeblem, powiat, województwo. Tak, myślę, że wszystko jest na dobrej drodze i umiejętność słuchania i rozmów i wyciągania wspólnych wniosków, umiejętność porozumiewania się, to jest podstawa, żeby ta współpraca na wyższych szczeblach samorząd, powiat, województwo była dobra. I myślę, że rozmawiać należy z każdym. Daleka jestem od politycznych jakichś układów, bo uważam, że jeśli leży nam na sercu dobro gminy, to tu nie ma polityki. Tu trzeba tylko i wyłącznie starać się, żeby tym naszym mieszkańcom było lepiej i lepiej się żyło. I rozmawiać z każdym. Także myślę, że ta współpraca na pewno będzie dobra. Ja nie wierzę, żeby czy powiat, czy województwo nie chciało pomóc gminom, jeśli widzi, że gmina chce zrobić coś dla swoich mieszkańców. To już będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale będzie Pani miała jeszcze kilka sekund, aby do tej kamery właśnie prosić o wsparcie i głos na swoją osobę 21 kwietnia. Dziękuję bardzo. Drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, proszę wszystkich o głos 21 kwietnia na moją osobę. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, abym wszystkim mieszkańcom żyło się w naszej gminie dobrze, spokojnie i bezpiecznie. Proszę iść do urn wyborczych 21 i jeśli mają Państwo życzenie, proszę o głos na moją osobę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z moim lub moimi współpracownikami udziałem. Więc dziękuję serdecznie i zapraszamy do śledzenia nas i do pójścia do urny. Dziękujemy bardzo.